Napisałeś, Boże Ojcze, do mnie list. List miłości, którym jest Twój Syn. Słowem Twoim jest On sam, objawionym właśnie nam. Dziś dziękuję Tobie, Boże Ojcze nasz. Słowem Twoim jest On sam, objawionym właśnie nam. Dziś dziękuję Tobie, Boże Ojcze nasz. Z Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Słowem Ojca Jezu Tyś, Zbawca nasz i Boże Syn, pozwól usiąść tu i słuchać słów Twoich słów z Twoich świętych ust. Pozwól tu usiąść u Twoich stóp i słuchać słów Twoich świętych słów. Niech Twoje słowa, Panie, rozświetlą duszę moją. Niech wyprowadzają z ciemności. Chcę usiąść u Twych stóp i z Maryją, Matką Twoją, adorować Słowo Twe. Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Pan mówi: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, rybakami serc ludzkich. Moje serce, Panie. To, co w nim jest. To, co wymaga uporządkowania, uporządkuj. Proszę Cię o to przez serce Maryi. Serce tej, która uwierzyła Twemu słowu. Która zawierzyła Twemu słowu i poddała się Twemu słowu. Panie, uczyń moje serce tak proste, czyste, czuwające i tęskniące za Tobą, by inni ludzie
patrząc na życie moje, tęsknili za Tobą. Maryjo posłuszna Słowu, prosto przyjmująca Słowo, żyjąca Słowem, w Tobie tętni Słowo Boże, adorujesz Słowo Boże. Czuwasz, aby żadne ze słów Boga nie zostało zmarnowane. Proszę Cię, Matko, uczyń serce moje gotowym na przyjmowanie słowa Pana, życia słowem Pana. Naucz mnie i prowadź, jak iść za głosem Pana. Nie jutro, nie pojutrze, nie za miesiąc, ale natychmiast, tak jak to czynili apostołowie, jak pierwsza uczyniłaś Ty. Chcę iść, bo mój Pan woła mnie. Moje siły, mój czas Jemu oddać dziś chcę. Choć wiem, że niełatwy to szlak, chcę powiedzieć Mu tak, prowadź mnie dokąd chcesz. Chcę iść, bo mój Pan woła mnie. Moje siły, mój czas Jemu oddać dziś chcę. Choć wiem, że niełatwy to szlak, chcę powiedzieć Mu tak, prowadź mnie dokąd chcesz. Chcę iść, bo mój Pan woła mnie. Moje siły, mój czas Jemu oddać dziś chcę. Choć wiem, że niełatwy to szlak, chcę powiedzieć Mu tak, prowadź mnie dokąd chcesz. Składam u Twych stóp serce moje dziś. Uczyń, Matko, je czuwającym i tęskniącym za Panem. Składam u Twych stóp serce moje, Mamo. Uczyń dla mnie cud, by tęskniło tylko za Panem. Amen. Aktem woli moim świadomym chcę. Chcę, Maryjo, i proszę Cię, weź moje serce, weź moje serce, weź je do serca Twego. Uczyń je sercem tęskniącym za Jezusem. Uczyń je sercem czuwającym. Pozwól mi przeżyć razem z Tobą
ten czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa Pana. Pozwól mi oczekiwać Jezusa, blisko być, przy Tobie Maryjo trwać, w sercu Twym oczekiwać Jezusa i w sercu mym ugościć Go. Pozwól mi oczekiwać Jezusa, blisko być, przy Tobie Maryjo być i od dziś oczekiwać Jezusa, tęsknić i oczekiwać Go. Zamykam oczy niepokalana. I Tobie oddaję serce moje. Ty cała należysz do Pana, więc i Jemu oddaj serce moje. Ty jedyna wiesz, jak przygotować się i jak ugościć Syna Bożego. Maryjo, proszę, przygotuj mnie do święta tego, przygotuj moje serce, mą duszę i umysł, me ciało, mą rodzinę, całą ludzkość. Proszę Cię, Matko Niepokalana. Proszę Cię, Matko, przygotuj nas wszystkich na przyjęcie i narodzinę Zbawiciela, naszego Pana. Weź niepokalana serce me i przemieniaj je, i przemieniaj je. Weź niepokalana serce me i przemieniaj je, niech podoba Bogu się. Weź niepokalana serce me i przemieniaj je, i przemieniaj je. Weź niepokalana serce me i przemieniaj je, niech podoba Bogu się.